Cześć, kontynuujemy naszą serię o smart home i dzisiaj wracamy, można powiedzieć, że do korzeni, dlatego że recenzujemy Jimmy'ego JV83. Następcę odkurzacza JV51, którego mieliście okazję oglądać jako pierwszą recenzję tego typu sprzętu na naszym kanale. Dlatego dzisiaj pokażemy Wam jego następcę, zobaczymy, co się zmieniło, czy na lepsze, czy na gorsze. Zapraszam. Jak zawsze zaczynamy sobie od samej konstrukcji. Tutaj Jimmy, można powiedzieć, że nie odchodzi od tego, co już znamy z poprzedniej generacji. Mamy do czynienia raczej z takim średniej jakości plastikiem. Tutaj mamy oczywiście filtr HEPA, który został ulepszony i to jest pierwsza zmiana, można powiedzieć, że do poprzedniej wersji. Tutaj jakieś zygzaki, ma wyglądać nowocześnie. Kolor niebieski nie jest zły, matowa rura mi się bardziej podoba niż sam tutaj, można powiedzieć, że korpus. Natomiast nie to jest najważniejsze. Zmienił się także zbiornik, jest troszeczkę większy i rzeczywiście jest to zbiornik tym razem nie półlitrowy, a właśnie o 20% większy, więc no jest po prostu więcej miejsca na nasze odpady, możemy go rzadziej czyścić. Na pewno super zaleta Jimmy'ego, której nie mają żadne inne odkurzacze, jeśli chodzi o Xiaomi, Dreamy i inne, które recenzowaliśmy na naszym kanale, wymienna bateria. I to jest super, dlatego że ta bateria także została ulepszona, ona w tej chwili wystarcza na 60 minut ciągłego sprzątania. No i co najważniejsze, ją można ładować sobie niezależnie, czyli możecie sobie kupić 2 albo 3 takie akumulatory, są one sprzedawane także w zestawach z odkurzaczem, podłączać niezależnie, kończy Wam się bateria, wsuwacie go i możecie sprzątać dalej. Także jest to super wygodne, że ten akumulator po prostu jest wymienny. Na górze oczywiście standardowo 3 tryby, czyli mamy tryb Eco, tryb normalny, a także tryb Turbo. Odkurzacz cechuje się następującymi parametrami. Jeśli chodzi o R-waty, ma ich aż 135, czyli nie jest to lider, jeśli chodzi o to, co testowaliśmy na naszym kanale, ale jest to poprawione w stosunku do poprzedniej generacji. Parametry silnika 20 kPa, a także 1000 obrotów na minutę, więc powinien on sobie poradzić w naszym standardowym teście, co oczywiście sprawdzimy. Oczywiście odkurzacz w pełni demontowalny, możemy sobie zmienić naszą szczotkę. Tutaj macie możliwość także odkręcenia tego kubełka, więc wyczyszczenie tego odkurzacza po prostu jest bardzo proste. Standardowe zwolnienie blokady, jeśli chodzi o wyczyszczenie go ze śmieci, więc tutaj nie ma żadnych rewolucji. Standardowy, fajny odkurzacz. To, co mi się także podoba, to nie tylko możliwość wymiany szczotki w standardowy sposób, ale także skorzystania z przedłużki, bo możemy tak naprawdę wyjąć tylko tą szczotkę, a tutaj na przykład włożyć sobie coś do sprzątania, nie wiem, pajęczyn z sufitu i tak dalej, więc jest to naprawdę duża zaleta. No i kolejna zmiana, która tak naprawdę powoduje, że Jimmy zyskuje troszeczkę przewagi, jeśli chodzi o konkurencję, to końcówki. W tej chwili mamy oczywiście standardową szczotkę mniejszą do sprzątania roztoczu, ona jest z gumą oraz z włosiem, sprzątanie kanap i tak dalej jest po prostu wygodniejsze. Natomiast to, czego nie ma ten odkurzacz, a które miały na przykład poprzednie, to właśnie ta plastikowa osłona, która pomagała nam jakby w lepszym docisku do kanapy. Ale sama szczotka oczywiście jest, można powiedzieć, że standard. Oczywiście klasycznie wyjmowalna, więc możemy sobie ją w łatwy sposób wyczyścić. Nie zdziwią Was też na pewno końcówki. Szeroka oraz ta wąska do szczelin, czy też różnego rodzaju właśnie szparek. Można sobie tym bardzo łatwo posprzątać, oczywiście dodatkowo z wysuwanym włosiem, jeśli chcemy coś zamieść i od razu wciągnąć do odkurzacza. Natomiast z nowości, których nie było, a w sumie jeszcze nie widziałem w żadnym innym odkurzaczu, przede wszystkim kolanko, bardzo wygodne, regulowane, więc możemy sobie tak naprawdę ułatwić sprzątanie, dzięki temu odkurzacz nie musimy go wyginać, tylko używamy właśnie tego kolanka, super. Kolejną nowością jest szczotka, to jest bardzo wygodne, jeśli chcemy coś zamieść, a jednocześnie wciągnąć. Daje to tak naprawdę bardzo duże możliwości, a w połączeniu jeszcze z rurą, która się rozciąga, no to już w ogóle mamy pełny przekrój sprzątania i tak naprawdę wszystkie niezbędne akcesoria do tego, żeby ten odkurzacz zastąpił nam, no tak naprawdę, nasz główny środek do sprzątania w domu, czyli tradycyjny odkurzacz z kablem. No jest to po prostu bardzo wszechstronne, no i te końcówki, no sporo dają. Teoria teorią, ale jak zawsze przechodzimy do naszego standardowego testu. No i jak już wiecie od poprzedniego filmu, także będzie dywan, więc zapraszam. To wszystko jeszcze wgnieciemy w dywan. No przyznam szczerze, że ta papryka bardzo ładnie tutaj nam wniknęła w struktury dywanu. Zobaczymy, jak poradzi sobie z tym nasz odkurzacz. A i najważniejsza zaleta Jimmy'ego, o której wcześniej Wam nie powiedziałem, to fakt, że nie trzeba trzymać przycisku. To także jest, można powiedzieć, wyróżnik tego odkurzacza, chociaż w Dreamy V11 już można było ten przycisk także zablokować. Odpalamy. Tryb Eco i jedziemy. Wszystko za jednym zamachem. Teraz tryb normalny, żebyście sobie porównali głośność. Podłoga czysta, bierzemy się za dywan. Dywan zaczniemy od trybu Eco, zobaczymy, jak on sobie poradzi.
Teraz tryb normalny. I na końcu tryb turbo. Dywan czysty, pobrudził się, ale tutaj nie ma ani śladu. Drobinek. Więc można powiedzieć, że odkurzacz jak najbardziej test przeszedł, a my musimy kupić wanisz. Podsumowując nasze sprzątanie, jeszcze chciałbym Wam zobrazować ten większy pojemnik, bo tak naprawdę tutaj dopiero widać różnicę. To jest Jimmy V10 z półlitrowym, a tu jest właśnie nasz Jimmy, który ma zdecydowanie większy ten zbiornik, co oczywiście widać na pierwszy rzut oka. No i to, co rozsypaliśmy, zobaczcie, jak zajęło mało w tym kubełku. Tutaj naprawdę nie trzeba tego czyścić zbyt często. Spokojnie na tą godzinę sprzątania nam wystarczy. Podsumowując, Jimmy JV83 to godny następca 51. Tak naprawdę otrzymujemy troszeczkę gorszy plastik, większy zbiorniczek, wymienną baterię, włącznik, którego nie trzeba trzymać, trzy tryby pracy, większy zbiornik i bardzo dużo wymiennych szczotek. Cena jest troszeczkę niższa niż tych odkurzaczy, które testowaliśmy ostatnio. Natomiast, no tak jak mówię, coś za coś. Sporo zalet, ale też troszeczkę gorsza jakość wykonania. Natomiast szczerze mogę polecić ten odkurzacz, mimo tego, że ociągnie troszeczkę słabiej niż V11, to i tak uważam, że jak za okolice 900 zł, no to jest naprawdę godny kompan do naszego domu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, jakie odkurzacze jeszcze mamy przetestować lub inne sprzęty z gamy Smart Home. Oczywiście, jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a także subskrybujcie kanał po więcej materiałów. Czołem!